dostawałeś jakieś sygnały, że może robienie muzyki z youtuberami nie jest do końca w porządku i może zaszkodzić twojej karierze? Ile jest prawdy w tym, że dołączasz do ekipy? Przemek rozstał się ze swoją dziewczyną i ty niedawno po nim też rozstałeś się ze swoją dziewczyną. To związane, że jakby darzycie się jakimś specjalnym uczuciem typu chcecie być razem w związku. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Kury. Siemanko, witam was wszystkich na kanale Weroniki. Skąd wzięła się u ciebie ksywa Kury? Jak miałem 6 lat i wyszedł film Kurczak Mały, to pamiętam ten film. Pamiętasz ten film? A patrz, ja mam tutaj w ogóle tatuaż Kurczaka Małego. O. Jak wyszedł ten film, oglądałem go u mojej rodziny i wujek jak zobaczył po prostu mnie zajawionego oglądaniem tej bajki, to zaczął do mnie mówić Kurczak Mały. To tak mocno się przyjęło w rodzinie, że później to przeszło na znajomych i gdzieś wyewoluowała ta ksywka po prostu w Kury. Okej, czyli tak bardziej teraz rapowo, żeby to brzmiało już tak fajnie niż Kurczak Mały. Bo no na tak... początku w ogóle to było tak, że był właśnie ten Kurczak, potem był Kury, pisane właśnie tak jak teraz mam Ku przez Ku, mhm. A drugie Kury było normalnie pisane, to jakieś dziwne było takie małolackie, no ale finalnie zostało to Kury. Teraz, no. I utożsamiasz się z tym zdrobnieniem i jakby z tą ksywą? Więcej osób do mnie mówi zdecydowanie Kury niż na przykład po imieniu, więc totalnie. Chyba wyglądam nawet tak jak ten Kurczak. Trochę tak. W sensie założyłbym okulary, teraz coś powiedziała, że 1:1. Ale jesteś w tym, że jako młode dzieciaki wybieramy sobie takie postacie z bajek, z którymi się trochę utożsamiają. Możemy wrócić się do twoich początków. Jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda ze śpiewaniem? Skoro tutaj ksywa już 6-letni Kurczak Mały, to kiedy śpiewanie? W wieku 13 lat, jak jeszcze ostro jeździłem na desce, to razem z kolegami, z którymi często się spotykaliśmy i jeździliśmy nawet na deskorolkach, BMX-ach, słuchaliśmy rapu, stwierdziliśmy, że dobra, tak bardzo kochamy tą kulturę hip-hop, tą muzykę, że musimy coś też zrobić, nie? Pamiętam, że po całym dniu na skateparku każdy wrócił do siebie do domu, zgadaliśmy się na Skype'ie i mówimy, dobra, robimy tą nutkę. Każdy z nas gdzieś tam położył jakieś swoje wersy i ogólnie było to totalnym badziewiem. Finalnie nikt się do tego nie przyznawał i w zasadzie poza mną to każdy już zrezygnował z tej zajawki, okay. A ja jakoś tak... Nie wiem dlaczego, ale to tak zostało ze mną. Przez to, że ja chyba od dzieciaka tak bardzo kochałem w ogóle muzykę. Jakbym mały, to mama mi pokazywała mi mega dużo, jakbym, nie wiem, muzyki Michaela Jacksona, Lady Punku, jakiegoś Perfektu, Rolling Stonesów, takich tam rzeczy. No, to jest właśnie taka klasyka super, nie? Czułem tą muzykę i tak już ona właśnie wtedy została po nagraniu tego pierwszego kawałka i jest do dzisiaj. A ilu was było po tym skateparku? 4 ze mną chyba. Okej. Czyli no. jeden na 4 się wybył i zrobił karierę muzyczną. 1 na 4 zawsze ma szansę coś osiągnąć. Okej. Ile jest prawdy w tym, że ty sam kształtowałeś karierę muzyczną, a w ilu procentach pomogli ci znajomi lub rodzice? Wiem, że na pewno mama jest taką osobą, która dołożyła sporą cegiełkę do tego wszystkiego. Też przez chociażby kształtowanie mojego gustu muzycznego, czy jak byłem młody, to zawsze pokazywałem je jako pierwszej mojej kawałki, zanim jeszcze nawet wysyłałem do ludzi na Messengerze, czy coś tam, to ona robiła pierwsze odsłuchy. Zostało tak? No już teraz nie, już teraz ze względu na to, że nie mieszkam w domu, to tak wiesz, też nie chcę jej wysyłać na przykład tych kawałków przez internet, tylko wolę się już spotkać i zrobić ten taki real odsłuch, żeby zobaczyć jej reakcję. Więc jakby moja mama zawsze gdzieś tam mówiła, że o, tutaj możesz coś poprawić, tutaj możesz tam, wiesz, to super, to nie. Dużo osób też miało wpływ na to, ale nie do końca mi to odpowiadało już w pewnym momencie, bo już stwierdziłem, że gdzieś tam, nie wiem, mając 18 lat czy coś, to już jakby teraz ja biorę po prostu swoją muzykę w swoje ręce i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, oprócz mamy. Ja też uważam, że moja muzyka zaczęła się właśnie kształtować w 100% od tego momentu właśnie, gdzie przestałem brać do siebie to, co mówią ludzie wokół. I też poniekąd to się łączy z tym, że, nie wiem, rok później na przykład udało się gdzieś tam wystrzelić i nagrać pierwszy kawałek z Chillwagonem, z Borixonem. A komu zawdzięczasz tak naprawdę swoją karierę i kto pomógł ci się wybić? Właśnie Borixon? Borixon na pewno jest taką kluczową osobą, ale też osobą, dzięki której, można powiedzieć, poznałem Borixona, jest DJ Norris, taki ziomalek z Jasła, który pokazał moją twórczość Borygowi kiedyś. A ile miałeś wtedy nagranych kawałków? Czułeś, że jesteś właśnie gotowy na tą drogę, czy miałeś tak, że nie wiedziałeś, co cię czeka? Ogólnie wydaje mi się, że mogłem mieć wtedy bardzo dużo kawałków nagranych. Pamiętam jakby taką migawkę, że nie wiem, miałem folder z tekstami, gdzie tych tekstów było 200 na przykład, nie? Tych kawałków mogło też być sporo, gdzieś ponad 100 myślę. Teraz uważam, że nie byłem w ogóle gotowy na to. Wtedy, wiesz, taki byłem młody, pewny siebie na maksa, ale to jakim dużym przedsięwzięciem to wszystko było, to mogłem tego troszkę nie dźwignąć, wydaje mi się. Nadal masz tak, że tych folderów tylko ci przybywa z tekstami i jednak wszystko przelewasz na właśnie teksty piosenek, czy teraz masz już z tym lekki problem? Im jestem starszy, tym piszę mniej na pewno, ale też może nie do końca jest to problem, bo piszę mniej tekstów, ale wydaje mi się, że bardziej wartościowych. Wcześniej to była taka właśnie młodzieńcza zajawka, że po prostu zrobić jak najwięcej, żeby jak najbardziej banglało, żeby po prostu wszystko było w takiej mocnej dynamice, a teraz jakby powiedzmy, że w miesiącu robię 2 kawałki, ale są to kawałki, z których jestem mega dumny, a nie jest to na przykład coś takiego, że
wiesz, nagram w tygodniu 10 numerów, z czego jednego da się słuchać tak na serio, bo to tak kiedyś wyglądało. Lepiej odnajdujesz się komunikując przez muzykę niż tak naprawdę pisząc wiadomości czy rozmawiając z kimś na żywo, że jakby muzyka jest twoim takim, można powiedzieć... Sposobem przekazu, tak, jakby. Sposobem przekazu. Na pewno jestem w stanie więcej powiedzieć o sobie w kawałku. Do niedawna tak nie było ogólnie, ale coś się we mnie otworzyło takiego. Bardziej potrafię o tych uczuciach mówić w kawałkach. Łatwiej to przychodzi na pewno niż jak w rozmowie z drugą osobą, bo jednak no to jest ciężko tak gadać, wiesz, o uczuciach, emocjach. A to nie jest tak, że właśnie w studiu jesteś zamknięty sam i wtedy się tak w 100% otwierasz, a jednak z kimś to trochę jest już trudniej. Mam osoby, z którymi jak robię muzykę, to też potrafię się mega otworzyć i mówić o rzeczach takich, dajmy na to, jak rozmawiam z nimi, to im tego nie powiem, ale jak już nagrywałem muzykę, to nagle, wiesz, oni mówią, co, serio, tak było? To mówisz teraz o Przemku? Na przykład. Albo o Bartku. Dzwoniłam do Przemka z zapytaniem, czy jest z tobą, to on mówił, aktualnie nie przebywam z Kurym, aczkolwiek jestem z nim w stałym kontakcie. Tak, to prawda. My jesteśmy już jednością trochę taką. No właśnie, czy to wynika z tego, że wy już tak długo się znacie, czy po prostu wasza przyjaźń jest tak zażyła, że jakby nie wyobrażacie sobie już życia bez siebie? W zasadzie to my nie znamy się jakoś tak mega długo, bo poznaliśmy się, co jest zabawne, na planie teledysku kawałka Kwit, Chill Wagon. Czyli nie wiem, ze 4 lata temu, 5, coś takiego. Ta przyjaźń też nie pojawiła się od razu, bo ja na początku to w ogóle Przemka, to tak niezbyt polubiłem, nie? Mówię, Jezus, ale to jest dziwak w ogóle, coś takiego. Z biegiem czasu to zaczęliśmy coraz więcej rozmawiać ze sobą. Też gdzieś ta podkarpacka krew, w ogóle ty też jesteś z Podkarpacia. Tak, totalnie. Ta podkarpacka krew jednak gdzieś tam nas połączyła ze sobą. Bardziej koleżeńska relacja zaczęła się, jak był pierwszy lockdown. Cyfrową płytę wydawałem sobie i robiłem sesje zdjęciowe właśnie z Przemem i jeździłem do niego specjalnie po to, żeby gdzieś tam sobie, wiesz, coś porobić i nie siedzieć, nie zamulać. Więc wtedy zaczęliśmy mega dużo czasu ze sobą spędzać. A taka przyjaźń, to wydaje mi się, że od niedawna. Także dajmy na to, przyjaźnimy się na maksa, że mówimy sobie otwarcie, że jesteśmy przyjaciółmi, to od 5 miesięcy. Naprawdę? Na przykład, no. Że to jest takie jak związek, że wiesz, że na początku wchodzisz, jest to koleżeństwo, ta przyjaźń i dopiero potem coś więcej. Musieliśmy chwilę ze sobą tak trochę tych etapów przejść. Przemek rozstał się ze swoją dziewczyną i ty niedawno po nim też rozstałeś się ze swoją dziewczyną. Chciałeś mu towarzyszyć? Czy to było... Nie, to jakby tak się po prostu... Nałożyło. Nałożyło, no. Ale nie jest to związane, że jakby darzycie się jakimś specjalnym uczuciem typu chcecie być razem w związku, tylko po prostu nie, przyjaciele. Dużo rozmawiamy o kobietach niż o tym, żeby sobie, nie wiem, zbudować dom razem. Okej. Okay. Możesz siebie już tak nazwać takim prawowitym raperem, czy chciałbyś siebie określać inaczej? Ja w ogóle ostatnio doszedłem do wniosku, fajnie, że o to pytasz. Ja nie chcę w ogóle wpisywać się w żadną definicję. Nie chciałbym być, wiesz, nie wiem, raper czy na przykład influencer, bo pewnie do tego tutaj nawiązujesz. Ja w ogóle chcę być Kurym, który jakby robi wiele rzeczy. Żeby mnie nie definiowało to, że o, ja jestem raperem. Bo to jest takie zamykanie człowieka, kurczę, w ramach i to jest słabe. Bo ja na przykład raper, no to już kojarzy się, że raper musi być jakiś. Musi, nie wiem, mieć, wiesz, drogi samochód, palić zielone, że raczej być taki, jaki ja na przykład nie jestem. Ja jaki nie, jest Kury? Taki, że nie wiem, chcę sprawiać ludziom uśmiech na twarzach, bardziej niż na przykład wydawać kasę, chociaż mówię to w bluzie Allstains, którą kupiłem sobie gdzieś tam za trochę więcej kasy niż zazwyczaj kupuję ciuchy, to ja nie wiem, zamiast wydawać właśnie kasę na to wolę wydać na jakąś podróż, na coś, co mnie tak bardziej rozwinie. Więc nie wiem, ja tak mógłbym się nazwać raperem, no bo rapuję, nie wiem, ciężko mi to dookreślić, ale jakby gdzieś takie myśli się pojawiają w mojej głowie. Miałeś kiedyś tak, że męczyła cię jakby ta presja ciągłego tworzenia muzyki? Głównie w zeszłym roku coś takiego się pojawiło u mnie, kiedy postanowiłem sobie, że wydaję gdzieś tam alternatywną i został mi postawiony jakiś tam deadline i wiedziałem, że muszę do tego czasu zrobić daną ilość kawałków i najlepiej, żeby były jak najlepsze i żeby były wszystkie hitami w ogóle i finalnie skończyło się to tak, że ta presja mnie zjadła i ta płyta nie wyszła, te kawałki prawdopodobnie nigdy nie wyjdą, bo 80% tych kawałków nie jestem zadowolony. Naprawdę? No. I jakby leżą sobie w szufladzie i czekają? Czekają, aż może otworzę tą szufladę, albo już nigdy jej nie otworzę. Jak już coś wydasz, bo teraz wiem, że wydajesz właśnie też piosenki jakby z Bartkiem i z Przemkiem, jakby nie ma co ukrywać, jesteś odpowiedzialny za jakby te kawałki, to od ciebie ta bazowa wiedza wychodzi, jakby to zaplecze muzyczne, to, że wydasz jedną piosenkę i później za 2 miesiące ona cię już nudzi, bo już
zrobiłeś lepszą i lepszą i lepszą i lepszą? Jest oczywiście coś takiego, występuje to. Tak jak właśnie powiedziałem ci, że piszę i nagrywam dwa wartościowe jakieś mega numery, które, z których jestem mega zadowolony, tak ciężko, żeby się one znudziły przez to, jaką niosą za sobą wartość. Mhm. Nie wiem, z Fata Morganą mieliśmy coś takiego, że Fata Morgana powstała, jak byliśmy jeszcze w tym tripie afrykańskim, to było tak naprawdę 3 miesiące temu chyba już, przez jakby resztę czasu powstało mega dużo kawałków, czy chociażby tam też na tripie, czy już tutaj w Polsce, jak tworzyliśmy, mimo tego, że ona jakby miała już ten czas, po którym mogłaby się znudzić przez to, że są nowe kawałki lepsze lub gorsze, to jakby nie znudziła się. Więc jakby ja też zacząłem bardziej świadomie w ogóle patrzeć na swoją twórczość, czy jak na twórczość z ludźmi, z którymi działam, nie? Gdyby nie muzyka, to jak myślisz, czym byś się zajmował? Teraz aż chciałbym zacytować tego mema, że gdyby nie muzyka, pewnie leżałbym na sorze. Okay. Znasz tego mema? No nie do końca. Dawid zna. Dawid, tak. Gdyby nie muzyka, to nie wiem. Szczerze, ciężko mi jakby jest powiedzieć, bo ja w wieku 16 lat już poświęciłem się totalnie muzyce. Gdybym był taką osobą, jaką byłem wtedy w wieku 16 lat, decydując się po prostu na oddanie swojego życia muzyce, jest szansa, że jakby tekst tej piosenki z leżeniem na sorze mógłby być, wiesz, realny. Czyli to prawda, że porzuciłeś swoją edukację na poziomie gimnazjum? Tak, w technikum w pierwszym semestrze pierwszej klasy. Żałujesz czy nie? W ogóle. I na razie ci jest matura pewnie niepotrzebna. No nie. Bo to było tak, że ja zawsze w szkole, od już tak naprawdę gimnazjum, czułem się taki odosobniony, wiesz? Ja przychodziłem na przerwę gdzieś tam do chłopaków z klasy, którzy siedzieli tam na ławeczkach i gadali między sobą i gadali na przykład o taktyce grania w League of Legends, kiedy ja na przykład miałem w głowie to, że chciałbym zrobić właśnie, nie wiem, kawałek, czy chciałbym gdzieś pojechać, zrobić coś, a jakby nie interesowało mnie to, więc wiesz, zakładałem swoje słuchawki i byłem w takiej trochę samotności w tym wszystkim i tak czułem, że po prostu jestem w miejscu, gdzie być nie powinienem. Kogo słuchałeś na ten moment właśnie w gimnazjum? Ubana, Żabsona, jakiegoś Janglina, Juicy J'a, nie wiem czy kojarzysz, to no, takie no. OG'sy, Wiz Khalifa, Kweby się słuchało. To jak się czułeś z tym, że teraz Żabson jest twoim kumplem? To jest ogólnie niesamowite tak naprawdę. Pamiętam jak właśnie zaczął się projekt Chillwagon i ja zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje w ogóle, że jestem ja, który jest nikim, taką szarą myszką w tym wszystkim, to w tym całym towarzystwie Boriksona, Reto, Żabsona, Kizo, to jakby wszystko było jak z jakiegoś snu, dosłownie. Całe to wyobrażenie tych wszystkich ludzi jako, wiesz, gwiazdy czy ktoś więcej, to jakby prysło, bo to okazało się, że są normalni ludzie. Zabiło to takie, wiesz, młodzieńcze spojrzenie na to wszystko z takim podekscytowaniem. To był reality check, ale pozytywny mimo wszystko chyba. A jak to się stało, że stałeś się częścią Chillwagonu? O, to jest bardzo fajna sprawa, bo tak jak już wiesz, no miałem kontakt z Boriksonem i zazwyczaj jak wydawałem jakieś piosenki, to mu je wysyłałem, czy przedpremierowo, czy już jak wyszło, żeby sobie po prostu sprawdził, był na bieżąco. Ciekawostką jest, że wysłałem mu przedpremierowo teledysk, który robiłem razem z Dawidem, operatorem. Dzisiaj ci podziękuję jeszcze raz, bo zrobiłeś ten teledysk za darmo, który był zarąbisty do kawałka RSPKT. O, zapamiętam to, Dawidos. No, to jest mega hardkorowy kawałek, nie sprawdzajcie go, bo to nie ma sensu, to jest bardzo wulgarne i niepotrzebne. No i wysłałem, pamiętam to, Boriksonowi. Odpisał, że stary, ale się rozwijasz. Dawaj, zróbmy coś razem, zróbmy coś na Chillwagon, bo wtedy to już był moment, kiedy o Chillwagonie ludzie zaczynali się dowiadywać, bo gdzieś tam wypuścili 2 single. Ogólnie wtedy stwierdziłem, że kurde, dobra, to jest ten moment, to jest po prostu ten czas. I jeszcze tego samego dnia, jak on mi to napisał, to właśnie nagrałem kawałek Kwit. Ja nagrałem ten kawałek, który był zarąbisty. Każdy powiedział, że to jest zarąbiste, ale powiedzieli, że nie ma szans, aby to poszło w ogóle na Chillwagon, bo to jest popowa piosenka. No ale później jakoś gdzieś przegadaliśmy to wszyscy i okazało się, że jest fajnie. Czyli tak naprawdę zasługa Boriksona trochę tego, że on cię zaraził też tą zajawką jeszcze dodatkową do muzyki. No to ogólnie, to było w ogóle, no. Za każdym razem jak ktoś tutaj siada, czy właśnie siedział Żabson, który zna się z Boriksonem, jeszcze miałam okazję rozmawiać z Przemkiem, to każdy tego Boriksona strasznie chwali. No to jest w ogóle człowiek ewenement dla mnie, bo można powiedzieć, że on stworzył wiele postaci, zaczynając od Żabsona, idąc przeze mnie Zetkę z Chillwagonu i kończąc na Przemku, nie? Czyli można powiedzieć trochę, że Borikson to jest takim muzycznym świetnym. Wiecie, Karol? Tak, oni są jakby tym samym, tylko że w innych branżach. I czujesz, że Boriksson jest bardziej dla ciebie jako przyjaciel, czy jako trochę tata? Aktualnie jako taki turbo przyjaciel, bo jak byłem młodszy, to troszkę przez to, że wiesz, gdzieś tam wyprowadzka z domu, bo ja mieszkałem też w ogóle w Kielcach, tam gdzie Boriksson i jakby dużo mega czasu spędzaliśmy razem, to miałem takie coś, że przez tą różnicę wieku i relację, jaką mamy, to takie było to troszkę z jego strony ojcowskie, można powiedzieć. Z biegiem czasu już to stało się po prostu przyjacielstwem. A czujesz, że w tym momencie już bardziej jakby należysz do ekipy, czy bardziej do Chillwagonu? Chillwagon jakby jako zespół już nie nagrywa.
więc aktualnie czuję taką przynależność, można powiedzieć, do ekipy, z racji na to, ile czasu spędzam jakby z ludźmi z ekipy, działając z nimi. I przede wszystkim dobrze się tu czuję. Hej! Jednak do ekipy tutaj można powiedzieć, że zaciągnął cię trochę poniekąd Przemek, tak, ale też Minimaj, z którym nagrałeś się kawałek, nie? Bo to jest w ogóle ciekawa układanka jakby, nie? To wszystko, że najpierw był teledysk z Minimajkiem, na który przyjechał Przemo, poznał się ze wszystkimi, potem Przemo zaczął działać ze wszystkimi, pomalutku szczebelkami, i nagle stał się twórcą, a teraz nagle jeszcze ja dobijam, no nie? To jest jakieś w ogóle niesamowite, bo ja nigdy bym nie pomyślał, że tak się życie potoczy. To było wszystko mega spontaniczne. Mnie odmieniła Afryka, dałem jakieś w ogóle nowe spojrzenie na życie i moje działania internetowe, i super się w ogóle czuję z tym, że tak jest. To ty wymyśliłeś projekt Trzech Króli? Muzycznie, tak, ale jakby cały pomysł wziął się od Przemka. Przemek na wakacjach zeszłego roku stwierdził: dawaj stary, kupuję multiple, najtańszą jaką się tylko da, coś tam restaurujemy to autko i jedziemy do Afryki. Pamiętam, że od razu jak mi to powiedział, mówi: dobra, ja jadę z tą wszędzie. Wydawało mi się to tak abstrakcyjne i zarąbiste, że mówię, nie ma opcji, żebym nie brał w tym udziału. I mieliśmy w zasadzie dwa podejścia, żeby pojechać. Pierwsze podejście było w listopadzie zeszłego roku, ale ze względu na jakieś tam rzeczy prywatne u Przemka i u mnie, tam nagrywkowe i takie tam duperele, jakby nie udało się to. Drugie podejście było w połowie chyba grudnia. Mieliście jechać w trakcie nawet wrócić na Wigilię. Tak, jakby, i to jest mocne, że jakby właśnie w połowie grudnia żeśmy stwierdzili, że jedziemy, i dzień przed wyjazdem, gdzie ja już w ogóle byłem... Ja dokładnie pamiętam, jak siedziałam z Przemkiem przy stole i Przemek mówi: no, kurde, no, chyba nie wrócimy na tą Wigilię. Bo my oszaleliśmy, my chcieliśmy 10 dni na to poświęcić. Tak, a ja mówię: Przemek, no jak mówiłeś operatorowi, że wróci na Wigilię? Chyba jednak nie wrócimy. Ale i zaczął właśnie tam mówić, że ma jakieś jeszcze rzeczy do zrobienia, że kurde, strasznie dużo organizacji. Mówię: czemu w sumie nie pojedziecie sobie po nowym roku, że to będzie dla was większy bufor, lepiej się przygotujecie i tak dalej. I Przemek w sumie siedzi przy tym stole i mówi tak: może tak zróbmy? Ej, dobra. I zawołał operatora: jedziemy w nowym roku. I tylko tak. Co jakby mega też dobrze wyszło dla projektu, bo wtedy pojawił się pomysł, żeby Bartek z nami jechał. Mm-hmm. I Bartek też, z tego co wiem, to przyklepał się w ogóle mega tak spontanicznie na to wszystko. Ta seria moim zdaniem i cały ten projekt, bo to jest coś więcej chyba niż seria, jakby ze względu też na muzykę i to wszystko, co robimy wokół tego. Dzięki temu ten projekt jest jaki jest, bo Bartek dodał nam takiej organizacji, której my z Przemkiem w ogóle nie mamy. Bartek był osobą, która, jak siedzieliśmy u mnie i rozplanowywaliśmy to wszystko, to on jakby był głównym dowodzącym tego, wiesz, cały plan był u niego na komputerze. Gdyby nie on, to pewnie byśmy z Przemkiem jakby zrobili też to fajnie, ale pewnie nie byłoby takiego odzewu. Czy czujesz, że właśnie ten projekt Trzech Króli teraz jakby, powiedzmy w cudzysłowie, uratował ci karierę? Na pewno gdyby nie to, to by się to wszystko mogło inaczej potoczyć. Uratował, no. Ale to tak naprawdę ty sprawujesz pieczę nad tą muzyczną sferą i to jest dla ciebie takie oddane, no bo jak słuchałam sobie waszych kawałków, no to jednak no nie ma co oszukiwać, jakby wciąż jakby chłopacy trochę odstają muzycznie od ciebie i to ty jesteś tym królem jakby muzyki w tym projekcie, ale na jakim poziomie ustawiłbyś tutaj z kolei Przemka i Bartka? Mógłbyś ich porównać do jakichś takich kolegów z branży, których już znasz, czy jednak trochę im jeszcze brakuje? Jak mam być totalnie szczery, to nie jest to jeszcze taki poziom, że na przykład widziałbym ich robiących coś samemu. Idzie jakby taki progres z ich strony, z czego też mega się cieszę, bo gdzieś to było moim celem, żeby u chłopaków zasiać tą zajaweczkę i pomóc im, bo nadają się też do tego. Czemu to, jaki ma głos, ekspresję i w ogóle to, jakim jest człowiekiem, to nie robić muzykę będąc z nim, to trzeba być zwariowanym, nie? Powinien w to totalnie iść. Bartek tak samo jest mega postacią moim zdaniem taką artystyczną, że ja w ogóle jak patrzę na Bartka, to ja widzę pełnego artystę, któremu jeszcze tylko troszkę brakuje tego warsztatu, nie? Nie są jeszcze na tym poziomie muzyka, ale idzie wszystko w tym kierunku, że jakieś takie pół roku Bartek przyszedł do mnie i powiedział: ej stary, posłuchaj, pierwszy mój kawałek, który zrobiłem sam, ever, nie? Z Przemem może troszkę dłużej czasu, Przema jest naprawdę ciężko okiełznać, ale jak już się go okiełzna, to jest naprawdę spoko, to jest w ogóle niesamowite, że jakby to jest człowiek, który wydał 3 piosenki, czy tam 4 w życiu i jakby 2 z nich stały się viralem, nie? Mhm. Czyli koledzy z branży jednak troszkę lepsi, ale jak chłopacy się poduczą, to będą mieli na tyle warsztat, żeby móc coś zrobić w przyszłości. Tak, i wydaje mi się, że pierwszy będzie Bartek, a później Przemek, jeżeli nie odpuści. A powstała jakaś piosenka na płytę Trzech Króli, która nie była zrobiona
bezpośrednio przez ciebie? Znaczy, generalnie to też, żeby nie było tak, że ja robię to i chłopaki są, można powiedzieć, moimi, nie wiem, marionetkami czy coś, tylko działanie nad tą muzyką jest takie, że wiadomo, ja jestem królem tego i jestem dowodzącym, ale chłopaki też... O, byłby dumny. Królem. Chłopaki jakby też dają dużo pomysłów, czy jeśli chodzi o teksty, czy jeśli chodzi o melodię, potrafią mnie wytrącić gdzieś tam z jakiegoś złego, wiesz, toku myślenia na temat jakiejś tam części kawałka. Jakby wiadomo, ja mam gdzieś te 60% tego wszystkiego, ale chłopaki też w tym są. Co było dla ciebie najtrudniejsze podczas wyprawy do Afryki? Przed tym wyjazdem miałem taki gorszy okres psychiczny, po prostu miałem takie coś, pamiętam, dzień przed wyjazdem, że oby tylko było dobrze, obyś złapał te pozytywne wibracje. Ten problem bardzo szybko minął, chociaż były tam takie upadki, których może nie widać na filmach, ale były one, jednakże wyszło pozytywnie całkiem. Jeżeli chodzi o tworzenie muzyki podczas wyprawy do Afryki, to mieliście to zaplanowane, czy jakby to wyszło spontanicznie? Plan w ogóle jakby zrobienia płyty wyszedł mega spontanicznie, bo mieliśmy tak naprawdę przed wyjazdem przygotowany kawałek Afryka i to miał być jedyny kawałek, który miał w ogóle być jako soundtrack. W ogóle też ta seria miała troszkę inaczej wyglądać ze względu na to, że chcieliśmy, żeby piosenka wychodziła pierwsza, żeby była ona zapowiedzią właśnie całej tej serii, żeby ta muzyka była przeplatana gdzieś tam. Tak jak troszkę są filmy, wiesz o co chodzi, że zanim wyjdzie jakiś mega dorąbany film, to puszczają ze trzy soundtracki, nie? Mhm. No i taki był początkowy plan, ale ze względu na to, że też pojechaliśmy później na styczeń, to nie mogliśmy tak zrobić, bo tam były też gdzieś świadczenia sponsorskie z napojami, świąteczną edycją, która i tak ledwo zmieściła w tych ramach świątecznych. I jakby pamiętam, że nie wiem, z dwa dni chyba przed wyjazdem do Afryki stwierdziliśmy, ej, a co jeżeli by zrobić płytę? I co jeżeli zrobić ją w ogóle w samochodzie? Ludzie oglądają, to ta płyta jest, więc mogą napisać w komentarzach, jak im się podoba. Dostawałeś jakieś sygnały, że może robienie muzyki z youtuberami nie jest do końca w porządku i może zaszkodzić twojej karierze? Nie miałem czegoś takiego, a powiem ci nawet, że jeżeli dostawałbym takie sygnały od kogoś, to zbytnio mnie to by nie interesowało ze względu na to, jaki w ogóle ja czuję vibe z chłopakami. Czemu miałbym robić, wiesz, czegoś, skoro tak mega to czuję, nie? Mogą mi mówić, nie wiem, że o, stary, robisz muzykę z youtuberami, oni nie mają nic w ogóle z tym wspólnego, ale też są chłopaki, którzy, można powiedzieć, wychowywali się na tej samej muzyce, co ja, wywodzą się z hip-hopu właśnie, którzy kochają muzykę, żyją muzyką, słuchają muzyki z taką namiętnością, wiesz, to są pasjonaci. To nie są jakby ludzie z przypadku, szczerze, nie? To są ludzie, którzy po prostu są, wydaje mi się, w tym miejscu, gdzie powinni być i powinni to robić. Czyli dzięki temu, że złapaliście takie wspólne flow, to jakby to cię w ogóle nie obchodzi. Czy w ogóle to zaszkodzi, czy nie zaszkodzi, jakby zresztą przyznałeś wcześniej, że nawet pomoże, z tego względu, że ten projekt jednak gdzieś tam dał ci taką siłę większą przybicia. Mhm. Masz takie coś, że wyobrażasz sobie, że ktoś jeszcze do tego waszego projektu, tych trzech króli, mógłby dojść? Macie jakiegoś takiego kandydata lub kandydatka? Raczej nie. Tak typowo, jakby trzech króli, to już chyba musi być trzech króli. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie wiem, jeżeli byłby jakiś wyjazd, ktoś mógłby z nami pojechać. Nie wiem, myśleliśmy na przykład o Boriksonie. Nie wiem, czy ma psychę, bo to też nie jest wcale proste, żeby se pojechać na prawie miesiąc czasu gdzieś i żyć taką przygodą ciągłą. Pomysły na przyszłe wyjazdy są jeszcze grubsze i aż sam się boję, jak myślę. A jaka jest twoja ulubiona piosenka, którą stworzył youtuber lub grupa youtuberów? To jest bardzo proste pytanie, ponieważ jestem ogromnym fanem piosenki Hani i Świeżego. To takie zabawne, gdy... To jest w ogóle dla mnie niesamowita piosenka. I to, jaki Hania ma tam głos, to jest po prostu wow. To jest super piosenka. I ona moim zdaniem nie jest YouTube'owa w ogóle. To jest po prostu piosenka. Ja bym już tego tak nie kategoryzował, że coś jest YouTube'owa, coś jest takie, ponieważ te światy mocno już tak jakby się ścierają ze sobą. No właśnie, nie uważasz, że już jakby YouTuberzy mają już takie zaplecze, że mogą tworzyć właśnie muzykę na podobnym szczeblu jak tacy prawdziwi muzycy czy raperzy? Ja uważam, że jakby spokojnie. Jest wielu youtuberów, którzy robią super muzykę, mają też jakby dobrych ludzi jakby wokół siebie, z którymi współpracują i jakby którzy trzymają pieczę nad tym, więc chociażby taka Julia Żuga jest przykładem influencerki, która, wiesz, zrobiła gdzieś tam karierę muzyczną, zagrała trasę koncertową jakąś taką typowo solowo, nie? Mm. Multi był kiedyś też, ale to już są jakby starsze czasy, bo teraz to on już jest bardziej, tak właśnie mówi się, że to jest bardziej raper. Bez sensu jest to tak kategoryzować, bo youtuberzy robią
robią muzykę i raperzy robią jakby vlogi, nie? Raperzy zaczynają być powoli youtuberami, no. Więc to się tak zaciera. A miałeś kiedyś taki pomysł, żeby zrobić warsztaty z rapu? Jak miałem 18 lat chyba, albo 19, to prowadziłem warsztaty hip-hopowe i Jezus, to było straszne, nie chciałbym nigdy czegoś takiego zrobić. To było w Jasielskim Domu Kultury w ogóle, to była taka akcja zorganizowana, że ja jakby byłem odpowiedzialny właśnie za rapowanie, ktoś tam był odpowiedzialny za DJing, za te wszystkie jakby odnogi kultury hip-hop. I pamiętam, że były tam w ogóle dwie kategorie wiekowe, dzieciaków starszych powyżej 12 lat, to jeszcze to było git. Miałem tam fajną taką prezentację, którą przygotowałem i jakby oni kumali, ale pamiętam, że jak były te młodsze dzieciaki, to ciężko było w ogóle skupić ich uwagę na dłużej niż minutę, czymś, co jest jakby, wiesz, no nudne w sumie, jak tak jesteś dzieckiem, to co cię obchodzi, że ktoś tam... Ale wiesz. Nie czujesz, że teraz mógłbyś już jakby sam dobierać sobie ludzi, że możesz na przykład zrobić te warsztaty dla starszych osób? Nie wiem, czy właśnie czuję się osobą, która powinna to robić. Mhm. W ogóle chyba takie warsztaty to są trochę cringe'owe. Okay, no nie wiem, są jakieś różne kursy rapowania przez jakichś tam raperów, nie? To jak słyszę kurs rapowania, to trochę czuję w środku ścisk taki. A masz tak, że czujesz ścisk lub właśnie cringe, jak słuchasz jakiegokolwiek swojego starego numeru? Mhm. Tak? Mhm. Jaki to? Ten, który otworzył drzwi do gdzieś tam mojej kariery muzycznej, ten RSPKT. Albo jest taki numer, który też jest w sieci, który nazywa się Cały Dzień, Całą Noc. Ja wiem, że to jest super numer, dlatego i nie usunąłem go z sieci, dlatego że wiem, że ludzie go bardzo lubią i gdybym go usunął, to byłbym po prostu złym człowiekiem dla fanów tego numeru. Ja jak to włączam, to po prostu nie jestem w stanie przesłuchać dłużej niż 30 sekund. Nie? A nie czujesz, że jesteś trochę takim perfekcjonistą w muzyce? Nie. Byłem przez bardzo długi czas, ale nauczyłem się jakby kontrolować ten perfekcjonizm, bo zdałem sobie sprawę, że w zasadzie to 3/4 rzeczy, o których myślałem przy tworzeniu, to ludzie nawet nie zwracają na nie uwagi. Ja na przykład mam tak, że ja lubię szczegóły i ja sobie właśnie tak dobieram, że jednak no ja się na nich trochę skupiam, nie? Okay. Że ja mam tak, że muszę mieć ten mały detal, który gdzieś tam będzie mnie denerwować. Powiedziałeś, że nie jesteś taki jak każdy raper, że trochę jesteś inny i że chcesz, żeby cię odbierali jako po prostu kury, a nie raper, jako muzyk, influencer, ktokolwiek, ale czujesz, że jakby jesteś albo byłeś związany właśnie z takim życiem rapera, za czym idą też imprezy, takie większe koncerty, trasy, takie życie, jak właśnie my sobie wyobrażamy, jakie jak toczą taki raperzy. Stereotyp rapera, nie? Mm-hmm. Stereotypowe życie rapera w moim życiu prowadziłem zanim w ogóle byłem w branży muzycznej. Mm-hmm. Że jakby młody, to byłem troszkę taki właśnie zwariowany i inspirując się raperami ze Stanów, po prostu starałem się żyć tak jak oni. To już jakby każdemu sobie zostawiam do interpretacji. A tak naprawdę jak wkroczyłem w branżę muzyczną, to już jako spokojny człowiek. Dajmy na to, że piję alkohol 8 razy w roku. Mhm. To jestem ja na przykład, nie? Nie mam zbyt dużego kontaktu z używkami, czy chociażby jak miałem swoje trasy koncertowe, to no nie były one jakieś takie wyskokowe. To było pojechanie, zagranie koncertu, pojechanie z powrotem do hotelu lub nawet powrót do domu i wiesz, okay. Jakby na spokojnie. Czyli po prostu praca. Już się wybawiłem chyba. A jaki jest twój wymarzony fit? Dobra, to jest fajne pytanko, bo w sumie tak ostatnio się nawet zastanawiałem nad tym i tak jak do pewnego czasu w ogóle w Polsce nie miałem czegoś takiego jak wymarzony fit. Kuban po powrocie leci mi ciągle mnie w domu ze względu też na to, że ja jestem turbo fanboyem w ogóle. To jest jedyna postać w Polsce, której ja jestem fanboyem. Nie wiem, to jest raczej spowodowane tym, że on właśnie chyba zniknął na długi czas i ja też za mało lata ogromnie uwielbiałem jego muzykę. Tak jak też chyba tak każdy miałem. Gdzieś z naszych roczników to po prostu wiesz, no pierwsze imprezy to były do Kubana czy coś tak. takiego, nie? Czyli z Polski Kuban? Kuban, a z zagranicy to Kid Laroi albo Justin Bieber. Tak? No. No i widzisz, to już nie są tacy raperzy, tylko to już są tacy muzycy, czyli jakby idziesz trochę w inną już stronę. Masz takie coś, że teraz już ciężko będzie jakby cię zatrzymać i stawiać w tej pozycji rapera? Czy właśnie chcesz zmieniać trochę ten swój styl i pokazać się trochę w innym gatunku? Właśnie ta płyta, o której wspominałem wcześniej, ta, która się nigdy nie ukaże, to była taką płytą alternatywną. No i tak niezbyt dobrze mi to wtedy wyszło. Może ty tak sądzisz, bo właśnie wiesz. Nie, weryfikowałem. Mama to. Zweryfikowała? Mama zweryfikowała. Okay, no. Ej, ale szczerze, no. Mama powiedziała, że źle? Mama w ogóle była największą hejterką tamtej płyty. Jak zawsze przyjeżdżałem do domu i puszczałem jakieś nowe kawałki. Zajarany taki totalnie, mówi, patrz mama, to jestem ja, nowa muzyka moja. A ona mówi, no, mi to się bardziej podobało to, co robiłeś wcześniej. I za każdym razem tak było, no. I ogólnie, jak można powiedzieć, wróciłem do tego poprzedniego stylu, to faktycznie te kawałki zaczęły
być lepsze. Więc mama jednak trzyma rację zawsze. Nie wiadomo skąd ona jakby to ma. Trzeba się słuchać chyba. A kogo słuchałeś bardziej, mamy czy dziewczynę? Chyba dziewczyny. Tak? Tak mi się wydaje, no. Teraz jesteś singlem, już o tym wspomniałaś. Wiesz, przemycasz to tak. Kiedy? No w numerach. Chyba, że ona się jeszcze nie ukazała i dlatego ja tak słyszałam. Bo ten, mówisz, no właśnie, dobra, no dobra. To tak. I właśnie ten numer, o którym ty mówisz, to jest numer zamykający w 100%, można powiedzieć, ten rozdział i jakby to jest numer wejścia w prawdziwe singielstwo. Poszedłbyś na randkę z fanką? Byłem na kilku. I co? Co jest ciekawe, to robimy numer Trzech Króli właśnie o tym, że ty nigdy nie masz pewności, co ta osoba od ciebie chce. Jest 1% szans, że to jest twoja żona. No niestety, tak to wygląda. A ty marzysz o rodzinie? O, dziedziu. Jaki słodziak. Wiesz, ująłeś mnie tym właśnie, jak nagrywaliśmy reakcję też na moją piosenkę, to gdzieś tam mówiłeś, że bardzo byś chciał mieć dziedziusia w przyszłości. To jest chyba jakby właśnie sens życia po prostu. Osoba taka, którą fest kochasz, dziecko i jedziemy dalej. Od kiedy znasz się z Julitą? Od grudnia? Tak? No, jakoś tak. Czyli tak naprawdę od twojej 5 minut pan. Znam ją, można powiedzieć, od w miarę początku, no. I masz tak, że czujesz z nią takie podobne flow? Bo jednak bardzo dużo osób was shipuje, jakbyś na to zareagował. Uważam, że jest to vibe przyjacielski, mamy fajny flow, jakby podobnie pewnie też myślimy na jakieś tam tematy i jakby słuchamy podobnej muzyki, jaramy się podobnymi rzeczami, śmiejemy się z tych samych żartów, no i to jakby... A jak czujesz się w towarzystwie ekipy? Super, jak ryba w wodzie. Szczerze. Tak? Jakby mam coś takiego. To jest fajna, jakby można powiedzieć, taka anegdotka, że na jakiejś tam imprezie ekipowej w domu Gen Z przeciąłem z wujkiem Łukim, składał mi życzenia urodzinowe zaległe. Powiedział fajne zdanie, żebyś ten rok spędził z ludźmi, z którymi czujesz, że po prostu, że to są oni. Żebyś nie tracił czasu po prostu na... Fake znajomości. Fake znajomości, no, dokładnie. I jakby to mnie tak uderzyło, poczułem wtedy, że jestem w ogóle w miejscu takim, gdzie faktycznie się dobrze czuję, że, nie wiem, mam ludzi wokół siebie, którzy są zajebiści po prostu, nie? Jestem mega zadowolony z tego, że tak jest teraz w moim życiu, że mam samych kozackich ludzi wokół siebie. Takich, którzy mnie ciągną w górę, ja też ich ciągnę w górę. Uważam, że mam dużo ludzi szczerych wokół siebie, a to jest mega ważne i jakby tak. Ciężko jest o to w ogóle w życiu, nie? Ile jest prawdy w tym, że dołączasz do ekipy? 100%. Tak? No. Potwierdzona info, już oficjalnie masz swoje. Nie podpisaliśmy jeszcze umowy, ale jestem tym nowym ekipowiczem. Nowe ekipy. Ej, to jest mocne. No. Powiedziałabyś kiedyś? Te 2 lata temu. 2 lata temu? Nie. Ale właśnie to jest fajne, że tutaj się tak dużo zmienia. I też jakby ekipa daje dużo nowych możliwości. Myślę, że jesteś osobą, która jakby na to zasługuje i która też daje nowe możliwości ekipie, więc jakby to jest taka relacja wzajemna. Mhm. Też mi się tak wydaje. Kogo z Gen Z lubisz najmniej, a kogo najbardziej? To jest to pytanie, na które zawsze trzeba odpowiedzieć w jeden sposób, czyli że no bo to nie jest tak, że kogoś lubię mniej, a kogoś bardziej, tylko z niektórymi mam lepszy kontakt. Na pewno z Gen Z, no to najlepszy kontakt mam z Bartkiem i z Julitą. Rozmawiamy dużo z Kartoni, na przykład, z Faustyną, z Hanią i ze Świeżym, no to najmniej gdzieś tam gadałem. I z Oliwierem, no bo też jest teoretycznie z Gen Z. Czyli Hania tak. I Świeży jeszcze no, do nadrobienia kontakt. Tak, okay. Do nadrobienia. A gdzie widzisz siebie za 5 lat? Nie no, za 5 lat to widzę tak. Te wszystkie kontynenty, jakby wszystkie ciekawe miejsca, które gdzieś tam są na świecie, to są odwiedzone. Jest diamentowa płyta za... album. Trzech Króli czy twój? Najlepiej dwie. Już wtedy to bym chciał mieć tego, kurde, dzidka małego już. Ale tak? Żeby już, żeby, no bo tak 29 lat, nie? Do 30 chyba fajnie jakby już było. No tak, tak to widzę. I żeby dalej jakby ci ludzie, którzy mnie otaczają, szczerzy, żeby też byli. I żeby tam było kilka baniek na koncie. O. Jakie jest twoje największe marzenie? Nie mam marzeń, odkąd zacząłem spełniać te takie pierwsze marzenia, które wydawały się zawsze nieosiągalne. Bo jak już to pierwsze nieosiągalne zostało osiągnięte, to już wszystko jakby nagle jest, wiesz, takie możliwe. Ja tak zakładam, że wszystko jest możliwe, o ile wypowiemy to na głos. I o ile sobie postanowimy, że to jest to, co chcemy, to jakby wszystko podświadomie robimy do tego, żeby to się w przyszłości spełniło. Więc ja ci życzę, tak. Żebyś znalazł odpowiednią dziewczynę, żebyś miał to dziecko w przyszłości z nią i był szczęśliwy. Dziękuję. Ej, to jest mocne w ogóle, co ty mówisz? No tak, ale, to jestem ja. Ale żebyś właśnie mógł przy no tym się też rozwijać, tworzyć płytę i podróżować razem z tym małym bobasem lub realizować na najwyższym poziomie, takim jak chcesz. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i było bardzo fajnie. To już idziesz pod Karpacie.
Przybijamy sobie tą piątkę chyba dzisiaj trzeci raz na tym nagraniu. Chyba rekordowa ilość, ale naprawdę bardzo fajnie mi się rozmawiało. I cieszę się, że mogłam się też o tobie tyle rzeczy dowiedzieć. Bardzo się cieszę, że też tak mogłaś się otworzyć, też tak powiedzieć coś o sobie i że widzowie mogli cię poznać ty jako tego już kolejnego ekipowicza. Wow, ale mocno. W ogóle... To wszystko jest takie mocne. No. Ale szczerze, najmocniejsze, tak jak powiedziałaś właśnie, no życzę ci to dziecko tak chojące i tak zdaję sobie sprawę, że ja mam już 24 lata.